Ale moi drodzy, witam bardzo serdecznie na Palionowie, moi drodzy. Dzieje się, doszły mnie słuchy, że Dave i Tostu uwięzili X-a. Jak oni to zrobili? Nie wiem, dokonali niemożliwego, widzowie. Uwięzili postać, która znikała i była mgłą na Palionowie tak naprawdę. Się muszę dowiedzieć, jak to się wydarzyło, widzowie, i gdzie jest na przykład Y i tak dalej, naprawdę. No, dużo się działo ostatnio, dlatego, że ja się muszę dowiedzieć, co. Tak, widzowie, łapadajcie na Palion serię, bo tam mamy nowe szaliki, nowe czapki dla was, zapraszam serdecznie, macie link w opisie. Czekam, aż do mnie dojdą, żeby wam pokazać tutaj namacalnie oczywiście te rzeczy. Dobra, skaczemy w dół z mojej chaty, chociaż mogę, a elytry nie mam przy sobie. Nie mam nic przy sobie, totalnie przy sobie nie mam nic. Dobra, idziemy pieszo, widzowie. Idziemy pieszo w takim razie do Dave'a zapytać się, co się wydarzyło. Co się wydarzyło, że mają X-a w swoich sidłach. I oczywiście wbijemy mu od razu przez okno, żeby nie marnować czasu na jakieś drzwi. Dave, gdzie jesteś? Dave! Co? Cześć, Dave, dawno się nie słyszeliśmy, co ty tu masz? Cześć. Co to jest? Co ty sobie jaja robisz? Co to jest? Ale słuchaj, to było kiedyś! Obrzydliwe. Nieaktualne to jest. Obrzydliwe. A to jest kłamstwo, co jest obrzydliwe, to? Obrzydliwe. Co? To. A, że serce. Obrzydliwe. Ja mam serce na wierzchu, no wiesz, o co chodzi. Nie, no. Tą krew. Ale nie mogę tego umyć, nie rozumiesz tego. To jest tak, jak ja bym ci powiedział, że masz umyć te różne kolory na twarzy. Dave, ty jesteś w 3D! Dave, ty jesteś w 3D! Co się z tobą dzieje? Patrz, mam coś na ręce też, widzisz łapę? Na co, co ty masz? Dobra, Dave, open to jest 3D. To twój plan, porwij go. Co? Ja nie wiem, jak do ściany! To było kiedyś! Trzymaj moje ręce, możesz mnie wiązać. Nie wiem, nie rozumiem. Ej, a w ogóle wiesz o tym, że ja mam ten? 8 serc, a nie 10? Co? Dlaczego? No serio, mam 8 serc, a nie 10. Co ci porwał serca? Dobra, jakim cudem uwięziliście X-a? X. No słuchaj, cudem, właśnie, to jest ciekawa historia. Jak ci porwał serca, jak go macie w sidłach? O co tu chodzi? No teraz tak, no porwał mi wcześniej. Słuchaj, no bo zamówiłem ten, taką chyba brazylijska to była szyba, która ogólnie jest niezniszczalna. Brazylijska szyba? Tak, dla osób, które są magiczne, że magiczna osoba nie może zniszczyć tej szyby, no a normalna może. Ja nie mogę z Harry'ego Pottera szybę żeś zaczarował, dobra. Nie z Harry'ego Pottera, tylko z Brazylii. A. Chyba. Z brazylijskiego Harry'ego Pottera, chodź szybko. Nie rozumiesz. Idziemy. Jest zamknięty, bo żeśmy go... No co tu się dzieje? A, to jak się pokłóciłem z Tostem, to zrobiliśmy taką przerwę w moście. Aha. Był tam taki zakład, ale on już jest nieaktualny, bo bym w nim nie wytrzymał. Chodź, fajne, idziemy serio, do środka. Serio, świetnie. Emilia? A co ty z nim robisz? Co to za najście? Co tu się dzieje? Nic. No nie. Ej, o co wam chodzi? Ej, patrzcie, Dave'o jest to wy weźcie z buta do mojej chaty. Ej, Dave'o, ty masz... Weź łeb ściągnij, ty masz... On ma dwie głowy. Nie ma. Co dwie głowy to nie dobra, jedna. Dobra, mogę się założyć, że masz dwie głowy. Co dwie głowy to nie jedna, nie mam dwóch głów. Dobra, czemu on ma taki duży łeb, Dave? Zmądrzał ostatnio od przebywania ze mną. Czytam, no to akurat tak średnio. Ale czytam książek dużo. Wow. Jaką książkę zdanie przeczytałeś? Ale za to Milki ma bardzo małą głowę. No, my się wyrównujemy. Dopełniamy się. Ja nie, a czemu ty zmalałaś? Co jest z tobą nie tak? Nie, ja zawsze taka byłam przecież, o co ci chodzi? Nie no, poczekaj. No to jest niemożliwe. I w ogóle czemu masz oczy na kapturze? Dobra, za dużo się dzieje, dobra! Gdzie macie X-a? Gdzie jest X? To słuchajcie, jest tajne łamane przez nie wiem, czy mogę ci powiedzieć. Stop! Cena wejścia... 300 zielonych. Co? Skubany, zna się na biznesie. No co? No, a co, nie ma? Ale co ty mi kurde jakiegoś bochna dajesz ty? Weź se to i co tu zjedz. Stek posypany złotem. Czysta, to jest dawaj! Kaj ty idziesz, ty! Aaaa! Muszę zobaczyć, co tam jest. To nie jest tam. Iks! Czemu mi biegasz po... To nie jest tam. To jest najście. Za późno. No kurde, no i tak to jest z Polakami. Ja nie mogę! Za darmo. Tyle musi i co? Popatrzą. Chciałeś zniszczyć Palionowo, gdzie jesteś? W szkle z Harry'ego Pottera! Dave'o zaczarował. Wiesz co? On ci nie odpowie chyba. Aha. Mi się wydaje. No. Czyli on jeszcze nie rozmawia. Nawet jak jest uwięziony, to nie... Co ty robisz? No będziemy rozmawiać teraz o biznesie. No to ja powinienem być chyba po drugiej stronie tej barykady. Ej, nie chowaj Pobierzeć. Się, koleżko, nie chowaj się. My cię dobrze widzimy. On jest tak mały, że się pod stołem. Co? Ale ty się nie prześlizgniesz, bogaty. X, powiedz mi tak.
Jak to się stało, że oni ci uwięzili? Ci dwaj. Paweł, uśmiech. On jest kanapką, ten jest żabą, jak to się stało? Jesteś tak słaby? Paweł. Nie jest słaby, tylko my jesteśmy inteligentni. Ja! Ej, a gdzie X? Ej, nie widać go na zdjęciu, to duchy. Jak nie widać? Widać! Na całym ekranie mogę tu ten wyświetlić. Czekaj, zrób mi jeszcze selfie z nim, dawaj. Dzięki. No ale ty jesteś, kurde, tragicznym fotografem, zaś go nie uwzględniłeś w fotografii. No ja nie mogę! Daj mi ten, kurde, aparat. No, ale nie da się, nie da się. Zrobić, daj mi. Się zrobić, ale z nim nie selfie? Da się zrobić zdjęcia X-owi, co daj mi, rozumiecie? Daj mi! Mogę z nim daj zrobić mi. Selfie? Proszę. Dobra, robię, uwaga. Dobra. Idź tam. Naprawdę teraz was na zdjęcia wzięło? Co ty robisz? Czekaj, bo nie machaj wiem, tak robi. Tym aparatem, zrobiłeś, bo rozmyte będzie. Zrobiłeś już zdjęcie. Jak się robi zdjęcia? Debilu, nie umiesz zdjęć zrobić tym aparatem, oddaj mi to. Dobra, ma. Dobra, cię. O. Masz, jest dobre, wywołane. No ale o. Gdzie? No nie patrzy się w obiektyw. Ja nie wierzę, bo to ty se głowę obracasz, a nie aparat. Dobra, trzymaj się, jednak nie chcę tego zdjęcia. Ja chcę zdjęcie z Tostem, chodź to z tu. No jak to wam je zrobi? Zanim ja pogadamy nie robię już, ja nie robię. Milki, to dasz radę chyba, nie? Dobra, nie, ale nie wiem jak się robi, jak to się robi. Dobra, uśmiech, uwaga, czyli... Ale czekaj, nie zasłuchaj. No X! Ej, weźcie jakoś tak, żeby X-a było no widać. Ale czy wy nie rozumiecie, że... Dobra, X-u, staj na środku. No, X-u, dawaj. Błagam. I uśmiech szeroki. Ale na 3-4 mówimy, zniszczymy X-a. Dawaj, już. 3-4. Zrobiłam? O. Pokaż. Okej. Okay. Pokaż. O! Pokaż. Co? Jestem dobrym fotografem. Proszę. O, proszę. Jestem genialnym fotografem. Kurde. Ha! Dave, jedno zdjęcie mi zrobiła i trafiła, a ty co? Ale wy nie rozumiecie tego. No, faktycznie. Ale ogólnie sprawa. No bo to dobra, to se weź te zdjęcie, no gratuluję, no wywaliłaś tosta z roboty. Nie, dobra, bo ja teraz mam po raz tak. Powrotem. Dobra, teraz no. Tak, co z nim robimy, w sensie, bo jest uwięziony. X, David. Co teraz z nim robimy? Gramy w kalambury, kim jest? Gramy w kalambury, kim jest? X, kim jesteś? Czemu się nie odzywasz? Ze Smurfkatem gadałeś kiedyś. No, ktoś nigdy nie odzywał. No tak, no. Przynajmniej ja go nie słyszałem. Jaki mamy... O, ja mam w ogóle... Może go jakoś... Próbowaliście go uderzyć, cokolwiek? Tak, i dostał. Jak dostał? Tak, pobieranie krwi mu zrobiliśmy. No, i dostał z miecza, nie wiem czemu. Jak może dostał? Tak jest śmiertelny? No tak, normalnie. To go ubić, no! No nie dobij. Ubić, bo dobra. To trzeba zrobić inteligentnie. Idziemy nie rozumiem, że to może być jeden z nas? Z nas? Idziemy po lawę. Lawę? Że to na pewno jest jeden z nas, tak swoją drogą. Zabijamy go, idziemy po lawę. Wiem czym! Wiem Milki, czym. Milki, chciałbym cię przeprosić, bo byłaś moją główną podejrzaną w tej sprawie, ale co? Nie ma sprawy. Co? Myślałem, że to jesteś ty w sumie. Chodźcie. Nawet powiem więcej, cię na miniaturkę sklikbaitowałem, ale to jednak... Nie wiem, ale spoko. Ej, masz Ender Chesta w domku? Nie ma. Wiem. No musisz mieć, no jak nie masz? Jak mam, to nawet nie wiem. Mam na dole, mam! No gdzie? Mam. Tu. Ale nie korzystam. Patrz. Co? Aha. Ale moc ma! Dobra, mamy X-a, wiemy kto jest X-em. No nie, no co musiałem się testować, nie wiedziałem czy działa, bo zakurzony. No jak, ale żeś mi przyjaciela tak poskładał w sekundę? Gdzie jesteś? No gdzie? W nosie! No daj, sorry, no był zakurzony, musiałem sprawdzić go. Zakurzony, kurczę. Nie, i temu mnie zabraliśmy, leżą sobie grzecznie. No na pewno. Wszystko jest w porządku. Widzisz, no dawaj dobra. To. Mam miecz, który zabija na hita. Paweł, pokażę ci super zabawę, chcesz? Co? Ale pamiętaj... Nie. Nie, no naprawimy mu to. Dave, nie, spoko, bo zostaje zabity nie, teraz. Nie, cała zabawa tkwi jesteś dręczony. Nie naprawia. Ale wiesz, już dręczony. O, co? Dzięki, to już w ogóle, dzięki. To już w ogóle mistrzostwo. Dobra, chodźcie do niego, szybko. Idziemy do niego, spróbuj go zaatakować. Ciekawe, co przecież on zginie. Kto? Czekaj, muszę sobie w ogóle zbroję ubrać. X, chyba z 40 serc ci wziąłem tym mieczem. To jest, on ma... Ej, z czego to był Ja wiem, Palionobot! To był ten miecz. Ej, też pamiętajmy o tym, że ja mam 8 serc, więc no, też byłem ten. Powinniśmy tosta, no toście sprawdzić ten miecz. Ja też nie mam funkcji. Ale jesteś w swoim schronisku, to przy łóżku się tego, nie? Czekaj, no to walnij mnie tu. Patrzcie, ile serc wyleci. No nie, Milki. No jestem obity! Milki! No nie, ja jestem delikatna! Zjedz wszystko, ale nie będę ci... Obity jestem, bo to będzie ciągle strzelać. Załóż zbroję, człowieczku. Dawa, ja go nie mam zbroi. Aha. To masz moją. Ale dobra. Milki, no. Oblicz serca wokół tosta, jakie się zrobimy, jak go uderzę.
Dzięki. Jak mam obliczyć serca? No musisz szybko, to musi być szybkie. To musi. O, no świetno, masz zbroję, to dobra, na pewno zginiesz. Uwaga, Milki! Czekaj, bo nie mam full życia. Oblicz te, no kurde! Liczcie serca. Na, czekaj, zniszczę go. No przestańcie, to jest poważna sytuacja. Dobra, liczcie serca, robię to. Uwaga. No. Kurde! A, 5, 6, nie wiem. 6? To było za szybkie. Znacznie więcej. Dobra, no nieważne. Ten no, debil ciągle do mnie strzela. Dobra, działa, ja chodźcie. Jaki debil. Chodźcie. Działa, wszystko. Hula. Idziemy. Jak do niego wejść? Ja idziemy go zabić, czy co? Właśnie, macie jakąś potkę na jakąś spowolnienie? A, mam, ale w domku. Ja no. Nie mogę, Dejwo. No ale nie mówiłeś mi nic, żebym coś wziął. No, to no Dejwo, sobie przypomniałem teraz, no. Ale ja nie jestem chodzącą apteką. Czytać w, czytać w myślach. Dobra, szybko zrób rundkę, ja poczekam tu. Tostu, no. Pomóż mi zrobić otwarcie do niego. Otwarcie jest w sekundę. Jak? Nie rób tego na razie, bo on ucieknie. Normalnie trzeba, my możemy rozwalać tą szybę. My możemy? On nie może! Bo mogą tylko, nie mogą tylko magiczne postacie, a my nie jesteśmy magiczni. Ale dobra, jak ja mam tam wejść, czekaj. Górą? Dobra! Nie, ej. No, po prostu rozwalimy ten. Ja tu biorę ci jedną potkę. Normalnie wchodzisz i ogień, nie? Dobra, muszę go spowolnić, to poczekamy. No Dejwo, rundka, co ty się zrobiłeś? O, dobra, daj mi poteczkę. Masz jedną szansę. Jak jedną? No jedną, no. Musisz trafić. Odsuńcie się, żeście nie dostali kreszetę. Uwaga. Nie trafisz, nie? Ja nie mogę, jak ja to mam rzucić? To leci wyżej czy niżej? Ale on ucieknie, jak ty będziesz się no tak weź, zastanawiał. No weź, kurde. To leci wyżej czy niżej? Podejdziesz bliżej do tego okna. Jest! Dostał. Poszło pękło. Dobra. Poczekaj, Iksu, podejdź do troszeczkę. Porozmawiamy. Iksu, nic ci nie zrobię, uspokój się, Iksu. Serio, luz. Patrz, mam to zdjęcie, zobacz to zdjęcie, czy jest odpowiednie. Ha! Kurde, czekaj. Ale ci zrobił, jak kurde dziecko. Co teraz? Nie mogę, nie mogę. On nie podejdzie. No, bierz to i wchodź do środka. Co mam wziąć? Dawaj, no po prostu idź. Ja nie mogę, co ty gadasz? To wy mnie na śmierć. Dobra. Powodzenia. Trzymaj kciuki. No nie tak, bo wyjdzie. Dobra. Klapą to zrób. No, dawaj to zrób. Ogień. No, Parion, dawaj. Iksu, spokojnie, ja ci nic... Iksu. Halo? Ej. Czemu zamknąłeś dopływ powietrza? On mi coś zrobi. Masz to. O, okej. Okay. Jakie wsparcie. Czekaj. Iksu! Proszę, nic mi nie rób. Dobra, idę go. Iksu, pozwól, że cię tylko tak drasę. To jest zwykły miecz żelazny, przecież on nic nie zrobi ci. Uwaga! Patrz. Ej, co to było? Ej, czy to widzieliście, czy nie? Ja właśnie nie wiem, czy mi się przewidziało. Ej, czy nad ja... nim był nikt, ta hejtera! Był! Też tak ma takie. Ej, czemu słyszę? Chodź tu, wygoń stamtąd. Ej, dobra. Chodź. Co? Rządy. No to było. Rządy. Darek, przecież... O coś warczy. Darek, my wiemy, że to ty, co ty robisz? Darek. Dariusz. Ej, dobra, ten miecz go zabrał. Dobra, uwolniliśmy jakiegoś. Nie, czekaj, jeszcze raz, szybko. Darek! Ej, no serio? O nie! To jest niemożliwe. Czyli to jest sada hejtera, wiedziałem od samego początku. Nie wierzę w to. Tylko nie on. Nie wierzyć w to, żeby w to wierzyć, że tak jest prawda. Serio. Dobra, nie, zostawmy go i musimy zdecydować, co teraz zrobić. I Darek jest X-em, nie wierzę, Daro jest X-em. Jakim cudem? To jest niesamowite, nie? Ej! Daro się uwolnił! Gdzie? No X tam był! Jak? Daro się uwolnił! Nie uwolnił! No uwolnił się! Przecież stoi tu! Ej, co jest grane? Jezu! Rewelacja! No ha, dobrze wiedzieć. Czekaj, jeszcze raz sprawdźmy. Patrzcie, czy X tam jest, tam jest, no jest! Ej, on się teleportuje, on ma teleport! Ej, nie, dobra, nie ma... czekajcie, dwie osoby dobra. Stoją tam, ale zostańcie, ja... Dobra. Zostańcie i dajcie znaka, czy... Dobra, cały czas jest. Ej, jest też! Jest dwóch? No, u mnie też jest. Ej, to jest jakieś jajo. No to jest dwóch. No to fajnie. To jest jakieś jajo. Nie, no no to bo... brilliant. Czyli co, tata hejtera to jest X, widzowie? I czemu jest drugi X jeszcze? Co, widzowie, piszcie mi... Kto może być drugim? To jest dwóch X-ów mamy na Palionowie w takim razie. Jest jeszcze Y.
Dobra, kto się przebiera? A może ktoś chce żarty z nas robi? Nie ma z nami hejtera, nie ma z nami Yetiego? Bo wy mówicie, że X to jest osoba między nami. Że osoba, która jest na Palionowie. Tak, to jest potwierdzone. No to czyli, no kto nam zostaje? Jest Yeti i jest hejter, tak? Nie... No ewentualnie też może być to osoba, która kiedyś była na Palionowie. Też tak pisało. Więc... Może to też być Renata. Steve. Renata, no wątpię. Niemożliwe. Albo... Może to być moja córka, ale tego nie jestem pewien. No co ty gadasz w ogóle? To czym ty mówisz? No co? Nie, no co? Co córka? Nie, to akurat będzie... Akurat tego, że to jest jego córka, jestem pewien. Nie wiem, dobra, widzowie, piszcie w takim razie, kto może być drugim X-em.